Cześć, witajcie. Dzisiaj, jak widzicie, wiozę słomę, ale już troszeczkę innym zestawem. Dzisiaj wziąłem case'a. Wziąłem case'a z tego względu, że plany się trochę zmieniły i od poniedziałku zaczynam siać wapno, ale będę siał właśnie case'em, dlatego wziąłem go, żeby się troszeczkę rozdział. Muszę pomyć sobie w nim szyby, bo jak konserwowałem ciągnik na zimę, to troszeczkę go pochlapałem i teraz muszę pomyć sobie szyby. Także nie będzie vlogu na razie z Nicholanda, tylko będzie vlog z case'a, oczywiście z siewu wapna. A dlaczego nie będę siał Nicholandem? Bo będziemy też od razu kopać rowy, to znaczy czyścić rowy na polu golfowym i tak jakby case, to znaczy Nicholand jest potrzebny tam z racji tego, że teraz jest moim głównym ciągnikiem case, to po prostu wziąłem sobie case'a do wapna, a Nicholand będzie jeździł z tandemem jakimś przyczepką, będzie odwoził po prostu tą ziemię, która po ostatnich opadach deszczu, to znaczy nie ostatnich, ale tych takich letnich opadach, co zalewało nam gospodarstwo właśnie, to właśnie ta ziemia wszystko poszła właśnie tam do jak to się nazywa, do tych rowów. Dzisiaj troszeczkę lżej będzie się wyjeżdżało, bo case jest dużo wyższy. No, poszło ładnie. Jeszcze tylko jeden trudny wyjazd i jesteśmy w domu. No i tak jak widzicie, w case dużo, dużo wygodniej mi jest z wami rozmawiać, bo tak jak widzicie, mam lusterka ile większe, ile wyżej ustawione. Nie muszę się obawiać, że gdzieś zahaczę czy coś, a laweta jest dosyć długa, także trzeba uważać. Droga jest ruchliwa, bo cały czas jeżdżą praktycznie tiry. Co prawda i tak teraz jeździ ich mniej. On by się wyprzedzał. Co prawda teraz i tak jeździ ich mniej, bo jest zima, także nie pracują tak ostro. Mam dla was taką informację, że ten duży Deutz, nie wiem czy go kojarzycie, ten który ciąga siewnik X720, troszeczkę się posypał. Mianowicie posypały się ponoć szklanki na wałku rozrządu. Nie wiem czy dobrze to mówię, ale tak mi się wydaje, że to chodzi o to. Po prostu szklanki się wytarły i po regulacji zaworów ciągnik stracił kompletnie moc. Nie miał prawie że siły wjechać do warsztatu. Silnik jest wymontowywany powoli. Wczoraj chłopaki byli, właśnie wymontowali głowicę i sprawdzili właśnie, że to prawdopodobnie będą te szklanki. Chyba wałek rozrządu też do wymiany, ale nie jestem pewien. Z tego co się orientuję, co tam chłopaki gadali wczoraj, to 12 tysięcy ponoć jeden wałek kosztuje, ale nie jestem pewien, także nie chcę tam wprowadzać was w błąd. No, mam nadzieję, że zrobią dojca do żniw. Przynajmniej muszą. No i co tam jeszcze mogę wam powiedzieć ciekawego? A odzyskałem swój materiał z tego starego laptopa, także powoli będę brał się za podsumowanie sezonu. Także będzie jakiś fajny film, mam nadzieję, jeszcze z 2017, mam tam, widziałem trochę ujęć, także trochę tego będzie. Mam nadzieję, że jakoś to się fajnie tam przyjmie. Jakbyście mieli jakąś fajną, ciekawą piosenkę, to moglibyście mi wysłać tam w komentarzu. Z góry oczywiście dziękuję. O, jedzie straż miejska, minna, przepraszam. No, przestraszyli się chłopaki, zwolnili. Kurczę. O. Spadła mi zasłonka. Na razie nie będę jej podnosił, bo ktoś tam się czai za mną, niech sobie wyprzedzi. Widzicie, mam tylko tak jakby półtora warstwy ułożonej, dokładnie 23 baloty. Z racji tego, że po prostu więcej na razie nie potrzeba, za tym zawsze tak wozimy, jeśli chodzi o słomę do wożenia, do palenia, bo
trzymamy ją na hali, to tam na halę ładujemy troszeczkę więcej, jak wolimy. Tylko rozładujemy to ciapkiem i tam ciężko by było po prostu, bym musiał się męczyć, żeby ściągnąć to z dwóch stron, musiałbym objeżdżać przyczepę, dlatego akurat ładujemy tylko półtora warstwy i jest tak w miarę ok. Słomy palimy jakieś 4 baloty na dzień, także co jakiś tam czas sobie jeżdżę. Także myślę, że teraz regularnie już zaczną się vlogi, bo już zacznie się wapno. No co prawda wapna zostało tylko 300 ton, ale też tam jakieś może z 2 vlogi wrzucę, może jakiś filmik taki pod muzykę. Ale teraz myślę, że już będą regularnie, bo niedługo trzeba będzie pewnie drzewa przywieźć. O kurde, ale czasło. Niedługo trzeba będzie drzewa przywieźć, także też będą vlogi, też tam trochę nam zejdzie. Mam nadzieję, że zaczniemy obcinać jakieś gałęzie, to też bym tam jakiegoś vloga film. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to jest te pole właśnie, które nam tak spływało. Tutaj rzepak nam spłynął. To znaczy pierwszy spłynął rzepak, później spłynęło przężyto i w ostateczności zostało to skultywatorowane na głęboko i tak oto zostało. Na wiosnę, z tego co tam słyszałem, to szefowie planują posiać tutaj jęczmień, dobrze mówię, jęczmień, tak, jęczmień, ale w uprawie strip till, to znaczy, że z Agrolandu, z tego co kojarzę, mają przyjechać do nas Mzuri i Mzuri będzie siało, tak jakby na taki może pokaz, na sprawdzenie. Tak jak już wam kiedyś wspominałem, to planujemy zakupić, znaczy oczywiście szefowie, zakupić agregat do uprawy bezorkowej. Chyba nawet to będzie Unia Cross HP 4-metrowy, mam nadzieję, że tam dojce sobie poradzą z tym. 4-metrowy, mniejszego po prostu się nie opłaca. No i zobaczymy, jak to będzie wychodzić w następnych uprawach, jak zaczniemy w końcu uprawiać na głęboko. Możecie mi nie wierzyć, ale tutaj są bardzo słabe, czy bardzo słabe, no jakieś 4., 5. klasa ziemi i ten puk 7-skibowy, który mamy, on jest ciężki i zabezpieczenia są ustawione dosyć mocno. Możecie mi nie wierzyć, ale w tym roku tyle deszczu co spadło, to jak my oraliśmy te, jak i te pole, to po prostu te puk nie chciał wchodzić. To znaczy może nie tyle, że nie chciał wchodzić, ale miejscami po prostu wyskakiwał, no też nie tyle, że wyskakiwał, ale po prostu on powinien tu wchodzić jak masło w tą ziemię, a po tym deszczach, a były problemy po prostu, żeby wychodziła ta orka ładnie i pięknie. Także wyobraźcie sobie, jak to jest zbite. Starsi pracownicy opowiadali mi właśnie, jak ten pług przyszedł do gospodarstwa, jak oni zaczęli nim orać. Wiecie, kiedyś jeździli tylko z Ursusami, które tam, wiecie, ważyły jakieś 3-4 tony. No w sumie te większe, no to z 5 ton może ważyły, nie? A teraz ten Deutz jeden sam, ten największy, waży 9,5 tony na pusto. Do tego ma jeszcze tonę obciążnik z przodu. Także to jest 10,5 tony. I my tutaj uprawiamy tyle uprawek, że ta ziemia jest ugnieciona na prawie każdym centymetrze, także tu jest po prostu taka skała, znaczy no nie, że skała, ale po prostu warstwa próżna jest tak duża, że ta woda nie ma szans, żeby tam po prostu przesiąkała. To wszystko po prostu płynęło wierzchem. Także mam nadzieję, że teraz te pola się poprawią, jeżeli zakupimy ten agregat, gdzie będziemy uprawiać na 30 co najmniej centymetrów. Na pewno powinno być dużo, dużo lepiej. No i mam nadzieję, że jakieś to efekty przyniesie, bo w tym roku żeśmy zasiali pszenicę bezorkową właśnie, ale po tym naszym agregacie, po tym Kwernelandzie, trochę go żeśmy tam przerobili, uproszczyli i zasialiśmy pszenicę bezorkową. Co prawda powiem wam, że było widać efekty, może nie tyle, że w samym plonie, znaczy nie w plonie, tylko w samej roślinie, tylko po prostu pola mamy takie jakby jedno za drugim, przedzielone to tylko drogą i w tych miejscach, gdzie na tamtym polu bezorkowym, co jest zrobione, wcześniej stała tam woda, to po prostu tej wody tak nie było już. Co prawda przestraszyli się, znaczy nie może tyle przestraszyli, ale zdziwili się nasi agronomowie, że po prostu, że ta woda
że po prostu myśleli, że spowodowali to, że wody tam po prostu nie ma, ale ta woda zeszła tylko po prostu niżej, co powinno być dużo, dużo lepszym rozwiązaniem niż miałaby stać na tym. Teraz korzenie będą szły po prostu za wodą w dół, co będzie to skutkowało lepszym przyswajaniem i większością składników pokarmowych, także na pewno to będzie lepiej. A po prostu na tym drugim polu, co było obok, co było orane, to ta woda stała tam miejscami. No na pewno jest to dużo, dużo lepsze rozwiązanie niż... To znaczy nie mówię, żeby to robić cały czas, żeby po prostu cały czas siać bezorkowo. To znaczy ja powiem wam szczerze, że nie jestem za taką typową uprawą bezorkową, takim striptilem, który jest siany w ciernisko, bez żadnej tam talerzówki, bez niczego. Ja jestem za zwolennikiem uprawy na głęboko właśnie, jakimś tam typowo bezorkowym agregatem. Na głęboko tylko po prostu i tyle. I co jakieś tam, co 2-3 lata przeorać, czy tam nawet co 4 lata. I myślę, że wtedy taka uprawa ma sens. I mamy tak jakby kompromis między chwastami, które występują więcej w uprawie strip-till. No i wiecie, nie wszyscy sieją same zboża, nie wszyscy mają tylko produkcje roślinne, niektórzy mają też zwierzęce, także obornika nie da się stosować, to znaczy nie da się stosować bez orki, musimy to wymieszać, może da się, ale po prostu nie będzie to takiego efektu. No i ale to ten temat kiedyś rozwinę, już teraz wjeżdżamy na gospodarstwo, także nie będę przeciągał i trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.